Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę techniczną pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest poniedziałek, 8 października 2018 roku i naszą analizę będziemy kontynuować jak zwykle na interwale godzinnym. W czasie piątkowej analizy przedstawialiśmy ten poziom oporu zaznaczony przeze mnie niebieską przerywaną linią 24355 i jak widzimy Tutaj poziom został niedawno wybity, no i znowu był testowany. Następny poziom, tym razem nie oporu, ale poziom wzniesienia fibonaczego 38% na 24471. Tutaj był parę razy testowany, parę razy był naruszony, wybity. No i koniec końców szczyt lokalny mamy zrobiony na 24692. Tutaj pociągnąłem sobie od tego dołka tą taką krótkoterminową linię trendu. Ona została lekko naruszona, gdyż rynek postanowił jeszcze raz wytestować ten poziom. 24355, eee, tak? I tutaj mamy reakcję kolejną wzrostową po, po wytestowaniu tego poziomu. No i w tym momencie znajdujemy się już powyżej 38% zniesienia, Fibonacci'ego, czyli w zasadzie te 38% możemy sobie teraz już odznaczyć. No i następne nam zostało 50%, 50% żeby tam cena doszła, musimy przede wszystkim wybić się powyżej tej niebieskiej linii przerywanej 24692 i wtedy jest praktycznie droga otwarta do poziomu 50% Fibonacciego, czyli mniej więcej powiedzmy 25 tysięcy złotych. Te wsparcie tutaj z drugiej strony, o którym już wielokrotnie wspominałem, dzisiaj musi również trzymać, tak? czyli te, te wsparcie nie może być naruszone zanim nie będzie zrobiony nowy szczyt. Jeżeli to wsparcie jest najpierw naruszone i tutaj cena gdzieś spadnie, no to w tym momencie e, strona podażowa będzie w kontroli e, nad rynkiem i będą nawet mogli zejść niżej, nieco niżej. Może zaznaczę ten poziom, żeby było wiadomo, o który mi chodzi. No następny będzie mniej więcej tutaj ten poziom, ten poziom wsparcia 24 tysiące, powiedzmy 200, prawda? Więc tutaj. Te, te wsparcie musi trzymać, tu musi być reakcja widoczna strony yy, popytowej, byków, jeżeli będą oczywiście jakieś. No i najbardziej optymistyczny, optymistyczny scenariusz na najbliższy czas jest taki, że cena uderzy w 50% fumarczego. Jeżeli najpierw te wsparcie zostanie wybite, no to w tym momencie większe prawdopodobieństwo tego jest, że będziemy testować kolejne dolne rejony cenowe. Przypominam, że długoterminowy trend na rynku bitcoina jest nadal spadkowy i nie ma żadnych do tej pory oznak odwrócenia tego trendu na wyższych interwałach czasowych. W dalszym ciągu, na takich krótkich interwałach czasowych, jak na przykład godzinny, czterogodzinny, 12 dwunastogodzinny, cena porusza się nadal w trendzie bocznym, w trendzie horyzontalnym i on już trwa jakiś czas, prawie że jeden miesiąc, więc wcześniej czy później nastąpi wybicie z, tego, z, tego, z tej konsolidacji horyzontalnej, ale z tego, co tutaj jest na wykresie i z tego, jak zachowuje się do tej pory rynek, nie wynika, żeby to miało się stać akurat dzisiaj. Chociaż mogę się mylić, zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo za oglądanie tej analizy i zapraszam na kolejną już wkrótce. Życzę owocnego tradingu. Trzymajcie się, cześć, cześć!